Jeszcze. Pokaż mu, że może jeszcze cofać, bo mnie nie widzi chyba. Jeszcze, Andrzej, śmiało. No i co? No to mam przynajmniej zderzek cały. O, ty. Bogato. Andrew! No i? A jesteś tu. Zobacz, o, trzy kluczyki. Nie, nie odpalałem. Trzy kluczyki? Trzy kluczyki. Słuchaj, a title masz? Nie ma. Title to jest najważniejszy dokument. To jest akt własności samochodu. Teraz przyjeżdżasz bez zderzaka, teraz przyjeżdżasz z trzema kluczykami, ale nie masz title'a. Delikatnie mówiąc się wkurzyłem, bo bez takich dokumentów to my nic nie możemy zrobić z autem. Powiedziała, że jest clean title, że jest pending. Musicie nam zadzwonić, zapytać się, że... co to znaczy? W przypadku niektórych pojazdów, kiedy dom aukcyjny nie otrzymał kompletu oryginalnych dokumentów w momencie wystawienia samochodu na sprzedaż, informacja o title pending oznacza, że dokumenty zostaną dostarczone do nabywcy, jak tylko pojawią się w domu aukcyjnym. Słuchaj, trzeba zobaczyć, czy pali. Najpierw trzeba zobaczyć, czy ma olej w silniku, a później zobaczymy, czy pali. Słuchaj, jak nie jest napisane run and drive, to lepiej nie odpalać samochodu. Ma rację, że go nie odpalał i ma rację, że go nie sprawdzał. Tam nie było czasu na aukcję. Dobra, też padał, zimno było, wiało. Ja idę sprawdzić, czy był taj. Bo widzę, że to będzie grubsza robota. Silnik jest. Okazało się, że w silniku jest olej, wyglądał dosyć świeżo. Posłuchaj. Jak olej? Słyszysz? Świeżo. Dobra, odpalamy. Spatrz, był papier normalnie na aukcji. No nie dobrze, wiem, ale może nie dostarczyli jeszcze. Nie znalazła, jeszcze. Coś okay. Ale jeszcze raz powiedziała, że co? Że jest clean tile. Czyli dojdzie, ale po prostu czekamy, tak? Dobra. Zamykam. To się nie trzyma? A. On i tak ma baterię w bagażniku. A wiesz co, sprawdzimy, nie może działa, nie? No, nie ma prądu. Boostera? To ty myślisz, że jak powiesz booster, to się pojawi nagle? Trzeba po prostu iść po niego. Nie wie, gdzie jest booster. No, przecież nawet nie wiem, a ty to co, nie wiesz, gdzie jest booster? Daj kluczyka! Na. Mówiłem o boosterze, czy jeszcze nie? No, jest prąd, czy nie ma? No nie ma, no to no. Standardowa sytuacja. Jak trzeba odpalić auto, a akumulator jest padnięty, to gdzie jest booster? No oczywiście gdzieś u Andrzeja. Póki musisz wiedzieć takie rzeczy. No się nie jestem na autach. Ktoś booster pali w tym aucie. Jak chcesz, to możesz go zepchać. Na pewno sam. Nie ja. Okazało się, że Sebastian poszedł po boostera, którego mieliśmy zaraz obok. Dobra, wskakuj do środka. Więc znowu śmieszna sytuacja, że to musi biegać po coś, a Andrzej tak jak zwykle zajumał coś i trzyma gdzieś pod kodrą. Z światełkiem mam, zobacz, człowieku. Czekaj. Czekam. Tylko Sepkowi nie było do śmiechu, nie? Gotowy? Ojej. Mało prądu. Słuchaj, to jest 5-litrowy silnik. Teraz. Nawet słuchajcie, booster się skończył dzisiaj. No. A, pięknie.